Cześć wszystkim, z tej strony Marcin i witam Was w kolejnym poradniku z programu Lightroom, mojej nowej serii. Oczywiście, jak wiadomo, wciąż jestem początkujący, ale postaram się wprowadzić Was do kilku podstawowych narzędzi występujących w programie Lightroom i mam nadzieję, że z czasem będzie tego coraz więcej i ja sam będę również się rozwijał. Dzisiaj przedstawię Wam panel o nazwie Split Tuning. Jak widzimy, pomijam w tej chwili Basic i Tone Curve. Wynika to z tego, że split tuning wydaje mi się bardzo ciekawy, szczególnie dla osób będących w fotografii, które chcą prosto i szybko urozmaicać, poprawiać swoje zdjęcia. Split tuning, czyli można powiedzieć podział tonów, rozdzielenie tonów i tak dalej. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Bo split tuning polega na tym, że mamy dwa tony, dwa kolory. W jednym wypadku są to highlights, czyli ta jaskrawość na zdjęciu. Jeżeli chodzi o highlights, mamy możliwość tutaj wybrać swojego koloru. Możemy to zrobić poprzez hue, wybierając na tym paśmie. Oczywiście musimy zwiększyć saturation, czyli nasycenie, byśmy mogli to w ogóle zobaczyć, tak jak teraz. Aczkolwiek o wiele wygodniejsze jest kliknięcie w ten mały prostokąt tutaj i wybranie swojego koloru. Najlepiej tutaj sprawdzają się kolory ciepłe, takie jak żółte, pomarańczowe czy czerwone. Dlatego wybiorę mniej więcej taki ciepły kolor. A jeśli chodzi o shadows, czyli o cienie, o wiele lepiej tutaj sprawdzają się kolory chłodne, takie jak na przykład niebieskie. Dlatego wybiorę coś takiego. Oczywiście, jeżeli chodzi o te kolory chłodne, lepiej wybrać te słabsze kolory na dole. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście możemy zmieniać tutaj nasycenie w highlights, w zależności od uznania. Podobnie rzecz się ma w shadows, możemy zmieniać tutaj nasycenie. Również mamy taką opcję jak balance i w tym wypadku możemy balansować pomiędzy highlights a shadows. Ja Wam to zaprezentuję. Przechodząc w stronę lewą, dominują nam tutaj kolory w shadows, a przeciągając balans w stronę prawą, zaczynają dominować kolory, które mamy w highlights. I możemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak wygląda nasze zdjęcie bez split tuning, a tak wygląda po. Według mnie zdecydowanie ciekawiej. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o split tuning, rewelacyjnie sprawdza się na czarno-białych fotografiach. Zaprezentuję Wam to, wcisnę literę V na mojej klawiaturze, by zmienić kolory na czarno-białe. Tak to wygląda bez split tuning. Natomiast z tym podziałem tonów wygląda to tak. Dzięki temu nasza czarno-biała fotografia nie wygląda ponuro, nie wygląda zwyczajnie, a możemy nadawać naprawdę ciekawe odcienie. Jeżeli o mnie chodzi, to zdecydowanie preferuję bardziej split tuning na czarno-białych fotografiach bądź na fotografiach, na których nasycenie jest dosyć słabe. Także cóż, to wszystko, jeżeli chodzi o te narzędzie. Niebawem z pewnością zaprezentuję Wam więcej paneli, więcej narzędzi i więcej poradników z programu Lightroom. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym poradniku.